Jana Kyksa z Krzeka nie ma już wśród nas. Dzisiaj wysłuchaliśmy ostatniej zwrotki piosenki jego życia. Jednak pamięć o nim przetrwa w jego twórczości. Jan Kyks z Krzek urodził się 21 listopada 1953 roku w Siemianowicach Śląskich. Polski muzyk i kompozytor bluesowy grał na harmonijce ustnej i fortepianie. Był młodszym bratem Józefa Skrzeka. Skrzek identyfikował się z kulturą Górnego Śląska i ją współtworzył. Poruszał w swojej twórczości problemy dnia codziennego mieszkańców tego regionu. Brał udział w licznych koncertach oraz festiwalach, nagraniach, programach telewizyjnych oraz filmach. Wydano szereg jego płyt. Muzyk przez lata mieszkał w Katowicach. Dziewczynę, racz mu dać, Panie, a światłość wieku ista niechaj mu świeci. Słynny śląski bluesman zmarł 29 stycznia w szpitalu w Katowicach-Ligocie. Miał 62 lata. Jego pogrzeb odbył się 2 lutego w kościele parafialnym św. Michała Archanioła w Siemianowicach-Michałkowicach.